Ciągle za mało stary. Tak mówi sobie, o sobie, tak też zatytułował ostatni tom swojej poezji. Nasz niezwykły gość w nadzwyczajnym wydaniu programu Regał. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ernest Bryll. Niezwykła osobowość. Artysta wielu talentów. Poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz, krytyk filmowy. Absolwent Gdyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, Warszawskiej Polonistyki i Łódzkiej Szkoły Filmowej. W latach 70. dyrektor Instytutu Polskiego w Londynie, a od roku 1991 do 1995 ambasador Polski w Irlandii. Pasjonat życia, lubiący jednak popatrzeć na nie z filozoficznym dystansem. Niedościgniony narrator i gawędziarz, dusza towarzystwa, zawsze z własnym zdaniem. Nawet swojego anioła stróża jest czasem w stanie przekonać, że się nie da. Erneście, drogi, witam cię serdecznie. Ernest Bryl, nasz wielki gość. Dobrze, dobrze kłaniam się Państwu. Kanapa odpowiednio wielka dla wielkiego gościa. Erneste, obiecuję, że będę lojalnym rozmówcą, ale na początku muszę niestety na ciebie donieść, wybacz, donoszę zatem, no. że urodziłeś się przed Drugą Wojną Światową. I chciałam Cię zapytać w Warszawie, chciałam Ci zapytać, czy ty byłeś maleńkim chłopcem, kiedy się zaczęła? Czy ty pamiętasz cokolwiek jeszcze sprzed tej hekatomby? Czy rzeczywiście te pierwsze lata życia gdzieś się zapisały w Przed twojej głowie? wojny sprzed? No pamiętam, Aha, to, to a znaczy, tak, mgliście. Ale ja to w ogóle śmieszna historia, bo ja cię urodziłem w szpitalu ujazdowskim, który wtedy był. Mm, Centrum prowadziło go wyszkolenia sanitarnego Wojska Polskiego, bo mój ojciec był podoficerem zawodowym, no i tam się urodziłem. Ale od razu potem pojechaliśmy do Różana. I chrzczony byłem w kościele, który stoi taki stary, neogotycki, a może gotycki, yy, w Różanie. Tylko że był mróz okropny, jakaś katastrofa z mostem w każdym razie po lodzie. Mówił. Jakbyś Tam... pamiętał. Tak, nie, tak mi opowiadali. Nie no, taki nie byłem. No, to tak mam poza tym jeszcze z tego różana fotografię przy takiej olbrzymiej pompie, ponieważ e, w Waterowało wojsko, no i rodziny wojskowe mieszkały też na tak zwanej rezerwie, ale to były stare, budowane przez Rosjan carskie takie koszary. No i nie było przecież kanalizacji, chodziło się do domku z serduszkiem, a wodę się brało z POMPy. Pompa była taka olbrzymia, carska jeszcze. Ja mam zdjęcie. Jestem tak przyciśnięty, wciśnięty w tą olbrzymią rączkę od pompy. Kuśtawki, I dzieci opowiadali mi ludzie, którzy tam mieszkali też, że ja byłem odszarowany tą pompą. Stałem tam, jakie małe dziecko, godzinami szczzałem tych, co chcieli nabrać wodę, ale natychmiast potem trzymałem się tej rączki pompy. Ale myta nie brałeś tak wszystko No tak nie nie żadnego myta ja byłem tak dobrze przypomniałem bo... się, że miałem drugie odczarowanie o tym otóż jak mój ojciec przeszedł e, był w szkole podchorązych piechoty e, w Komorowie pod ostrobią mazowiecką była to słynna taka szkoła pod Chorążek No i tam była, no tam już było naprawdę urządzone, choć też sarskie, dawne koszary. No i była też orkiestra, która grała zawsze w niedzielę. Jak mówią, ja w ogóle. Rodzice nie mieli ze mną żadnego problemu, bo ja stawałem przy bębnie wielkim i cały czas patrzony w ten bęben stałem. I to mnie pozwalano, byłem grzeczne dziecko. Ponoć nawet brał mnie no, dowódca tej szkoły w czasie Defilat, kiedy były na święto 29 listopada, to było święto podchorązaków, bo to była szkoła o tych tradycjach listopadowego. No i brał mnie ze sobą, mogłem stać koło niego, kiedy on odbierał defiladę, salutując również, miałem taką czapkę, a defilady były ciekawe. Ja już nie wiem, czy je pamiętam, czy znam ze zdjęć, ponieważ noszono wtedy tradycyjne ubrania z 800, mundury. Z 830 roku I twój tata na wzdłuż. też miał taki mundur. Tak, tak? Nie. Mój ojciec, mój ojciec chodził wtedy w szaserach. To były takie spodnie z lampasem. Ale. Pod szli w takich mundurach, to kompania honorowa, tudzież drugie były w mundurach pułku działyńskich. Takie miały wysokie, wysokie takie, jakby trzcinowe, wysokie kity przy, przy czakach. To w ogóle była szkoła o wielkiej tradycji. Kiedyś poszedłem, już jako dorosły człowiek, do łazienek i nagle patrzę, jest coś, co ja znam, taki mały, no tej wielkości, postument Wysockiego i okazuje się tak, on był wzięty ze szkoły podchorążych piechoty, stał to, pamiętam mauzoleum było, takie zbudowane i stał ten bardzo zresztą piękne takie po piersie Wysockiego, który jest teraz w łazienkach, jak się idzie od strony tam e, agrikoli wchodzi, no to przechodzi się. Koło. Czyli to są Twoje wspomnienia, tak? Czyli w tym gdzieś jakieś yy, ja fotografie powiem. zrobione oczami małego chłopca. Nie, to nie wiem, się. czy są wspomnienia, tylko czy opowiedz, yy, już pomieszane z opowiadaniem. Mhm. Bo pamiętam też co pamiętam, że oglądałem myszkę Miki w kinie. Sądzę, ale co na pewno pamiętam? Ucieczkę. To znaczy. Bo było tak 39. No właśnie kolejna Zdaje mi się, życia. że pamiętam, jak zapukano do okna, gdzie myśmy mieszkali, mój ojciec miał już wszystko gotowe, zapukali alarm, i ojciec wychodził, ja się obudziłem, ojciec się pożegnał ze mną i powiedział tak głupio powiedział, przywiozę ci zabawkę z Berlina. A moja matka powiedziała, no, no. Oj zobaczymy. No i on poszedł na wojnę. Po paru dniach myśmy, to już ja pamiętam, ewakuowali się, ponieważ przerwano front na przedpolach różana. No i nie wiadomo było, co dalej. Wiadomo, że było, że Niemcy się zbliżają. No i była pełna ewakuacja. No i ewakuowaliśmy się. Aż do Białej Podlaskiej. I to nie było tak, że nas zwieźli. Chwilę nas zwieźli, potem, z, yy, potem jechaliśmy trochę furmankami, później na piechotę. I co ja pamiętam z tego, z okolic Białej Podlaskiej? Siedziałem na takim ganku w domu nauczyciela, takiego. Był taki dom z gankiem, no i dostałem biały chleb, bo tak to w ogóle się jadło, nie wiadomo co. co I był czarny chleb gdzieś, dostałem biały chleb od pani żony pana nauczyciela, jadłem, piłem mleko, a on słuchał, co się dzieje na radiu, takie były radia na kryształek. Tak kręcił i wysłuchiwał, tu miał słuchawki i tak słuchał i nagle zerwał to i powiedział, weszli. Chodziło o wejście w, w, w wojsk I, w mm -hmm. I wtedy moja matka natychmiast zapakowała wszystko i ruszyliśmy na piechotę z powrotem, mm -hmm. bo moja matka Liczyła na to, potem już nie, że jednak Niemcy będą tak jak za Kajzera, no jakaś tam reguła, coś będzie. Czego była nie spodziewała z, się po drugiej stronie. Była z Pomorza, mhm. była z tych Polaków, którzy dużo pracowali w Niemczech, mhm. jeszcze... Przed pierwszą wojną światową jej dziadek zakładał elektryczność w całych Prusach Wschodnich. No i czyli tak, miała nadzieję, miała że, że wam się Potem, ufam. żeby już długo nie opowiadać, potem w tej mojej rodzinie pomorskiej, a ojciec jest też z Kujaw, czyli znowu Wielkopolska, był powstańcem. Wielkopolskim, przed czym był wzięty jako młodziutki chłopak do wojska jeszcze Pruskiego, do Kajzera, był na froncie zachodnim? No i oni wszyscy mówili tak. A szczególnie w rodzinie mojej matki, która ma takie korzenie dawne, holenderskie, ludzi, ludzi z Niderlandów, którzy przyszli robić poldery. I oni mówią tak, nie do dziś, mówią Niemcy to byli, ale do Hitlera. Jacy byli, to byli, ale to, a potem ktoś nie ma tego narodu, nie wiem czy słusznie, ale powtarzam. Ale trudno nawet się dziwić, jeżeli ludzie nie mojej Sami by ci bili brawo w tym momencie, tak, jeżeli bo, na, bo tam się, o zresetowaliby. O czym się, się mało pamięta. Otóż. Taka eksterminacja pomoże Okrutna i Wielkopolski odbyła się na samym początku wojny. To znaczy, jak weszli, to były masowe rozstrzeliwania trzech krewnych księżyc mojej rodziny mojej matki, albo zabito, albo potem wykończono w obozie. Są nawet w tym w tej książce. Tam jest taka księga tych, którzy zginęli w diecezji chełmińskiej. Pamiątkowa, tak? Bohaterów tak, poległych nie, w czasie II wojny światowej. Właśnie tu jest śmieszne, mm -hmm. bo są, część z nich jest tak zwane oficjalnie uważana za męczenników, za wiarę, bo postrzelan, A część nie. W tym, w tym są ci z rodziny mojej. Z Wicebłysk w Twoim oku. Ale takie zagadki. Bo otóż był zarzut taki, że oni chyba zginęli za Polskę, a nie za wiarę. Dlaczego? Bo oni byli z linii, z, takiej, z pochodzenia no, tego holenderskiego, hmm. czy jak to, którzy przyszli, później się z Polski być, być i tak dalej, wiele, korzenie, tak? wiele przez jakieś sto ileś I oni im proponowano ponoć powrót do no jakby aryjskiej rasy i pamiętam, że odmówili wszyscy, chociaż nazwiska mieli, na przykład Wolfgang. Po jednym Ernestie Wolfgang, którego zatłuczono chyba w Horcie Siódmym w Toruniu, jeżeli dobrze pamiętam. Tam jeszcze moja rodzina z tamtych są, które jest, to jeszcze lepiej pamięta. Ja noszę imię, to znaczy, kiedy on był bo on był jakby takim krewnym, lubił moją matkę i tak dalej, bo to imię. No ale to tyle pamiętam, że wróciliśmy, a no niczego już nie było. Ernesti, ja ci muszę dać odpocząć, z miłosierdzia tobie no. też dam odpocząć. Państwu również chwila przerwy na sondę i za moment wrócimy do naszej pasjonującej rozmowy. Mickiewicz, Słowacki, Szymborska. Pawlikowska, jest Norzewska, Leopold Staw, Bolesław Leśmian, Adam Mickiewicz, Jelisz Słowacki. Mickiewicz, Słowacki, e, Czesław Miłosz. E, tak, e, jeszcze jeden. I staw. Mickiewicz, Szymborska, Norwid, e, Słowacki. Coś tam znam, ale nawet nie chcę mówić, bo może się pomylić czy coś. Adam Mickiewicz. Jan Kochanowski, Ignacy Krasicki. Julian Towim, ksiądz Swardowski. No za młodych moich czasów to był Jacek Lech. Nie wiem Kaja. Lubię kaję. Myślę, że bednarka. No, najbardziej to hada. Dawid podsiadł. Dawid Kwiatkowski i Kaja. Andrzeja Sikorowskiego na przykład bardzo lubię i grupę Pod Budą. Ja lubię Dawida Podsiadło. Niestety ja nie kojarzę. Też nie kojarzę. Chyba nie. Nie. Płyty? Nic, kompletnie nic. Nie. Tak, no, bardzo znany poeta, zwłaszcza jego taka poezja związana troszeczkę z próbami nawiązania do staropolszczyzny, do wieku XVII, takiego baroku, to jest bardzo cenna. No i autorem śpiewogry na szkle malowany jest też. Proszę o słowo komentarza do naszej sądy. Poeci, jak pamiętasz, od Kochanowskiego do Miłosza, a w sprawie Ernesta Bryla od nie wiem, do na szkle malowane, czyli jednak konkretna wiedza. Co ty na to? Nie, no w ogóle słuchaj. Sądy w ogóle są, bo są, coś pokazują, ale nie bardzo. Ponieważ tam jeden był facet, który czytał. I to było już takie starsze pokolenie, no nie stare, ale starsze. W czymś uczestniczył w kulturze, a reszta nie bardzo. Skąd wiedzieli o Kochanowskim? No ze szkoły, ze szkoły, skąd to Miłoszu, bo ze szkoły. Ja powiem ci nawet, że ta wiedza taka jest groźna. Bo Zdziwisz się, zgodzę sądowa, się z tobą. Sądowa, bo Zbyszek Herbert, który zresztą był, lubił mnie bardzo, byłem e, jego młodszym znajomym, ale i bardzo wysoko cenię, ale on nagle w szkołach, szczególnie w tym wierszu, Yy, przesłanie przesłuchanie... panie Kogito, a, pana, tak, Kogito. pana Kogito. Tak, Pana Kogito. Myślałam, że przesłuchania nie że Jest po prostu przez młodych ludzi nierozumiany, znienawidzony nawet. Mówiąc, co tam po jakieś trupy gilgamesze, mamy iść mimo wszystko i tak dalej. Bo nie ma kodu kultury. I, i mówią tej dalej tej co więcej. Mówią, a co Herbert a wcale mu nie było tak że i tak dalej. Bo w ogóle ja, ja miałem dawniejsze lekcje poezji, i, ja i młodzież chciała i nawet więcej niż dwie godziny chcieli. Ja mówiłem, słuchajcie, jest tytuł Przesłanie pana Kogito. To jest, to znaczy jest od pana Kogito teraz możemy pomyśleć, kim on jest jest przesłanie do Herberta. Który tego słucha, i wiadomo, że on nie może wspiąć się tak wysoko, żeby wykonać, ale on mówi, to jest tak, jak jest wysoka poprzeczka. No my nie umiemy skakać, ale, ale się nie obniża jej. Nie mówi, że olimpijski rekord to będzie 10 cm nad ziemią dla skoku o tyczce, wiesz? I oni Nauczyciele ich tego nie uczą w wielu wypadkach, wiesz? Albo nie wiem, no często yy, wyobrażając sobie poezję jako, jako jakąś, jakąś zagadkę, szaradę. No, słuchaj, ci mówili na przykład, że yy, yy, dwa razy mówili o kajach. Kajak śpiewała mu jeden z fajnych wierszy. Tłumaczony z irlandzkiego. Naprawdę? No o, właśnie. Proszę. I to o kobiecie to bardzo stary wiersz, bardzo stary. O kobiecie, która prosi Boga o to, kobiecie poetce, która prosi Boga o to, żeby Bóg dał jej dziecko jako dar w Irlandii dawnej. To jest jeszcze wczesne średniowiecze, ale bardzo wczesne. E, Czyli święty Patryk, to, myślisz, tak sięgasz dalej? Zaraz po świętym mm -hmm. Patryku. To jest powiedzmy jakiś drugi, e, e, dzie, dziewiąty tak to piąty wiek. wiek, to potem chwila. Tak. Mm -hmm. No i ona prosi Boga, żeby dał jej to dziecko, tak jak poetom daje się nagrodę za pieśni. Wiersz, który śpiewało Grupa 2 plus 1, śpiewała Elad dmo pięknie, i potem śpiewała, właśnie w i nawet to było w telewizji. Bardzo taki wiersz. Wiesz, no tak samo o niemenie, oni nic nie mówią, a dla nas w ogóle wszystko, tylko że to się w ogóle układa. Wiesz, powiem ci tak, trudno się z tym pogodzić, ale nie dlatego, że mają innych idoli niż my, bo to jest naturalne, prawda? Fala. Ale to, że świat się nie posuwa do przodu, że ale on karleje, to jest, to boli. To. Jest w ogóle świat kochany się kręci, a nie posuwa do przodu. To jest pierwsze. Ja mówię o I świecie na ludzi. Nie nieco, jak powiedział nami. Norwid. Mnie zafrapowało jedno zdanie gdzieś z wywiadu z tobą, chyba Marcin Styczeń wtedy rozmawiał z tobą i powiedziałeś, że nie mogłeś już jako młody poeta, artysta, taki świadomy siebie, ale jeszcze młodzieniaszek, nie mogłeś do końca zrozumieć ani Przybosia, ani Herberta, bo to byli ludzie, którzy pamiętali elegancką Europę, miasta bez ruin i niebo błękitne, a ty wyrosłeś... Ja sobie do, dopiero uświadomiłam, wiesz, jak czytałam to zdanie, jesteś człowiekiem, który dorastał w ruinach tak naprawdę. I wiesz, co jest fascynujące dla mnie? Ja nie widzę, w twojej twórczości stygmatu po tym? No co ty. Zaraz ci powiem. Udowodnij. Dobrze, broń się. Nie, nie. Twoja, po co ja mam się bronić? Twoja twarz filozofa Słuchaj, dla mnie usuwa właśnie... Słuchaj, ja lata... Ja, nie jesteś ani Różewicz, ja, ani Borowski, ja lata nie całe... Chciałem... Ja nie chciałem pamiętać. Zresztą co no, no dotknęłaś chodzi, ciekawej chciałeś. sprawy. W moim pokoleniu, odwrotnie nawet Zbyszek Herbert miał pamięć. I oni mówili ze sobą, wspominali, jakby tam byli. Moje pokolenie, które było młodsze, mocno od Herberta, my kiedy umarł w Stalin, to miałem to było 53. Co, co lata, ja 18. miałem 22 lata. Bo nie, nie miałem 20 lat. 53, a ja, ja znaczy, 55 nie, miałem 18, 20, 18, nie w tak, 18. Pamiętam to niezwykle dobrze, bo to było, jak przyjdzie czas, może opowiem. Ale myśmy nie w ogóle się nie mówiło, kto jest skąd. Nas jako artystów. Bezpieczniej z... było nie rozmawiać, tak? Nie, w ogóle i w ogóle ja się po latach dowiaduję od moich kolegów, nawet, z którymi chodziłem na studia, albo nawet do szkoły. Teraz jeden napisał książkę Jurek Guć. I będzie książko czas, jak naszych wspominasz. Tak jak z Mariankiem Ośniałowskim, też dopiero dawno, tak. dawno potem dowiedziałeś się, tak, że. Także się dowiedziałem, roku. że on jest dużo starszy ode mnie, że on pochodzi z rodziny ziemiańskiej i tak dalej. Nie, nie, nie mówiło się. Zasada była, nie mówiliśmy. nasza akceptowano, bo byliśmy zdolni. I jakby mieliśmy być wychowani. I wychowywano nas, i to nie głupio, wielu wybit, wiele wybitnych nazwisk, tak, z późniejszych, że tak powiem, re, z późniejszych nawet światowej y, sławy rewizjonistów, zajmowało się nami. Wielu zresztą miłych, porządnych ludzi, ale rzeczywiście odszadzonych. Udowodnij, że byłeś napiętnowany, bo ja twierdzę, że w tym swoim mizerabilizmie, turpizmie, nie wiem, filozofii życia, jaką miałeś jako młody człowiek, ty umknąłeś jednak piętnu tych wspomnień, ale może mnie zaskoczysz. Przeczytaj coś, widzę, że, nie, że przygotowałeś. Piętno tych wspomnień jest do dziś w swoim tym ostatnio wydanym tomiku. Na przykład jest taki pierwszy napisany, no już... Nie wiem, no może osiem e, lat temu, czyli jakby jakimś czasie, ale taki, co mi się jakoś ciągle Ernest, jest. Ale to jest ważne, że w tym czasie, właśnie w tym, ja mam wrażenie, że ty teraz tak naprawdę dodrapujesz się do wspomnień, które a, są ale właśnie, niezwykłe, ale wtedy uciekłeś od nich Wtedy nie, a teraz piszę na przykład to, skąd. A teraz? Zgodę. Piszę pociąg. Co wywodził stąd całe narody. Niby jest odstawiony, ale tuż za domem żyje bocznica, gdzie eszalony czekają nowej swobody. Na razie to muzeum, akta zakurzone albo zgnojone, więc brak dowodów, ale jak czas wróci, będzie napalone w kotłach. I ruszą do przodu, za wagonami wagony, i tak dalej. Ten Genialny tekst. Jest. Ale zobacz, ostatni tom Twojej poezji, jak do tej pory ostatni, i dopiero się ścigasz z tymi myślami. Tak samo w pewnym momencie zacząłem pisać o moim ojcu. Jakby zaistniał w mojej poezji. Zresztą ważna dla mnie osoba, chociaż. Ja wiem, nie był takim niebywale opiekuńczym, ale głęboko, głęboko takim coś prostym, bo on maturę robił potem przed wojną na kursach już jako bo nie miał czasu, albo bo on był żołnierzem ciągle. Był w 20 roku, był w 39, bo w ostatniej bitwie pod kockiem, bił się nawet. Na, nagle, nagle napisałem jeden wiersz o nim, drugi. I ja ci powiem, ja pamiętam kiedyś taką rozmowę. Trochę się tak posprzeczaliśmy ja mówię do niego, dlaczego ty nic nie mówiłeś mi o, tych, o tym, jak jest. Chodziło mi o czasy, mm -hmm, kiedy, kiedy tak. 58 1948 Ten... do 51 chodziłem do liceum w Gdyni, w Gdyni Już tak. byliśmy. Mm -hmm. I rzeczywiście było takie milczenie w domu. Ja mówię, dlaczego nie mówiłeś, mogłeś mi coś powiedzieć. On mówi, nie mogłem. Ja mówię, dlaczego? Bo mówi, byłeś młody i głupi. No wie to, co z tego. On mówi natychmiast, byś zaczął o tym dyskutować i natychmiast by się zainteresowali, skąd my tu w Gdyni, a przez wiesz, że ja byłem aresztowany przez Ankowem, masło mam na gł miałem na głowie, ale mówi to małe piwo. Pamiętasz tych bójków, którzy mm, tak kręci pełnej błoby. No On ja mówię, pamiętam w Gdyni. No bo mówi, bo ja mówię, no bo ludzie wtedy jeździli, nocowali, no on mówi tak, formalnie tak, ale to byli ludzie, którzy uciekali, próbowali uciekać do Szwecji i bunkrowano pod e, e, węglem na statkach i... Części z nich się udawało. Ale przepraszam, to okres powojenny już, tak? Tak, tak To były właśnie te lata 48. Tak, tak, tak. tak. Właściwie jeszcze wcześniej. Ja Ci bardzo dziękuję. Byłeś wspaniałym rozmówcą. Naszym gościem był Ernest Bryl na żywo w naszej kanapie. Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie za uwagę. Dziękuję Ci, Erneście. Ja Wam dziękuję. I w ogóle jednak zajrzyjcie się do poezji, chociaż wy pewno to robicie niektórzy. Wielkie przesłanie Ernesta Bryla. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.